Po raz pierwszy po zimowej przerwie na tor wyjechali żużlowcy Fogołń i Leszno. Podczas otwartych dla publiczności treningów w ubiegły piątek i sobotę na stadionie imienia Alfreda Smoczyka zawodnicy zainaugurowali nowy sezon. Pierwszym, który wyjechał na leszczyński tor w sezonie 2022 był młodzieżowiec Damian Ratajczak. Treningom towarzyszyła wspólna akcja klubu i Stowarzyszenia Leszczyński Bank Żywności, podczas której zbierano żywność długoterminową dla uchodźców z Ukrainy.